Z obwieszczenia ministra finansów wynika jednoznacznie, że wzrost górnych stawek podatków lokalnych może wynieść nawet 15%. To efekt wskaźnika cen towarów i usług, czyli inflacji. Te stawki, które zaproponował prezydent Suwałk, nie osiągnęły górnej granicy, ale nie znaczy to, że nie będą dotkliwe. Czesław Renkiewicz przedłożył Radzie propozycję, by należności podatkowe za nieruchomości podnieść w stosunku do dotychczasowych o nieco ponad 10%. I tak na przykład maksymalna stawka podatku za grunt wykorzystywany w działalności gospodarczej wynosił w bieżącym roku 1,11 zł przy maksymalnej stawce wyższej o 5 groszy. Teraz maksymalna dopuszczalna wartość 1,34 zł, a ta proponowana przez włodarza Suwałk jest niższa o 11 groszy i wynosi 1,23 zł. Prezydent chciał, by za mieszkania podatek wzrósł z 90 do 99 groszy za metr. Maksymalna dopuszczalna taksa określona została na 16 groszy więcej. Za budynki lub lokale wykorzystywane w działalności gospodarczej do tej pory płaciliśmy 27,57 zł za metr. Zaledwie o złotówkę i kilkanaście groszy mniej niż maksimum. Teraz w tabeli znalazła się stawka 30 zł i 33 grosze przy maksimum przekraczającym 33 zł. Największy proponowany progres dotknie organizacje pozarządowe, które za swoje lokale dotąd płaciły zaledwie po 51 groszy za metr, a prezydent zaproponował blisko 12% wzrost, dający kwotę o 6 groszy wyższą. Gdy zamykaliśmy poniedziałkowe wydanie, sesja wciąż trwała. Do tematu z pewnością wrócimy.